We wrześniu kończy się 5-letnia kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara. Jak mówią eksperci, rzecznik dbał głównie o dobro środowisk skrajnie lewicowych. Koalicja Obywatelska i Lewica mają już kandydatkę na stanowisko rzecznika, współpracownicę Bodnara, Zuzannę Rudzińską-Bluszcz. Funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich Adam Bodnar objął 9 września 2015 roku. Kończąca się 5-letnia kadencja nie przyniosła chluby urzędowi, mówi minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. To jest czas z wyjątkowo upolitycznionego i poddanego takiej mocnej ideologizacji lewicowej rzecznika. Świadczą o tym fakty, zaznacza wiceprezes Instytutu Ordo Iuris dr Tymoteusz Zych. Interweniował, broniąc marszów LGBT i to podejmował bardzo daleko idące interwencje nawet wobec wypowiedzi publicznych krytykujących te marsze. Jednocześnie milczał, gdy bez żadnej racji prawnej zakazano organizacji Marszu Niepodległości. Adam Bodnar poparł decyzję prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego o podpisaniu karty LGBT. Tak odpowiedział na protest rzecznika praw dziecka Mikołaja Pawlaka. Konstytucja nie może gwarantować i nie gwarantuje, że wiedza przekazywana w szkole będzie zgodna z przekonaniami rodziców. Jak zauważa działacz pro-life Radosław Brzuska, Adam Bodnar kierował do sądów pozwy na samorządy, które przyjęły uchwały sprzeciwiające się propagowaniu LGBT. Działania rzecznika mogą wynikać z jego przeszłości. Był już pracownikiem Unii Europejskiej, był pracownikiem ONZ-u. Karierę swoją rozpoczynał w fundacji współfinansowanej przez Sorosza. Adam Bodnar naciskał na wprowadzenie ułatwień związanych ze zmianą płci metrykalnej. Domagał się rejestracji zagranicznych aktów urodzenia, w których jako rodziców wskazano osoby tej samej płci, zauważa Łukasz Bernaciński z Ordo Iuris. Zupełnie pomijał konsekwencje dopuszczalności tego rodzaju transkrypcji, destrukcyjne konsekwencje dla polskiego systemu prawa rodzinnego. Argumentację Rzecznika Praw Obywatelskich w tej sprawie odrzucił Naczelny Sąd Administracyjny. Jak zauważa politolog Michał Siekierka, rzecznik Bodnar nie sprzeciwił się aborcji. Stwierdził, że aborcja nie jest prawem, gdzie naraził się bardzo mocno środowiskom lewicowym. Jednakże uzupełnił tę swoją wypowiedź, że w Polsce jest problem, jeżeli chodzi o dostępność do aborcji, gdzie z kolei naraził się bardzo mocno środowiskom prawicowym. Jak dodaje analityk Ordo Iuris Beata Trochanowska, rzecznik był obojętny na liczne przypadki znieważania symboli religijnych. Zaskakująca była jego reakcja na użycie tęczowej flagi w wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej. Stawił się jedynie za sprawczynią, osobą, która dopuściła się tej profanacji. Nie było wsparcia dla osób, których uczucia religijne zostały obrażone. Adam Bodnar krytykował reformę sądownictwa rządu Prawa i Sprawiedliwości. Zaczną się pojawiać problemy przy obsadzie nowych stanowisk sędziowskich, jak będzie wyglądała dalsza działalność Krajowej Rady Sądownictwa. Kontrowersje budzą nie tylko działania rzecznika, ale także osoby, którymi się otacza. To jeden z wpisów Sylwii Spurek, byłej zastępcy rzecznika, a dziś deputowanej do Parlamentu Europejskiego. Nie tylko ludzie ponoszą konsekwencje pandemii. Okrutną cenę za pandemię zapłaciły także zwierzęta pozaludzkie. Zwierzęta wykorzystywane w laboratoriach zostały poddane eutanazji. Działalność Adama Bodnara chwali Koalicja Obywatelska i Lewica. Oba ugrupowania popierają kandydatkę na Rzecznika Praw Obywatelskich, która dziś pracuje wspólnie z Adamem Bodnarem. Popierają ponad 300 organizacji pozarządowych i mamy nadzieję, że to ona zostanie Rzeczniczką Praw Obywatelskich. To Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, główna koordynatorka sądowych postępowań strategicznych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Nigdy nie chciałabym, żeby Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich brał udział w jakiejś wojnie politycznej. Rzecznik Praw Obywatelskich musi być ziemią niczyją, musi być taką apolityczną wyspą. Kandydatka zapowiada działania w zakresie opieki zdrowotnej, edukacji, praw seniorów i ekologii. Na pytanie, czy PSL poprze Zuzannę Rudzińską-Bluszcz, prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz nie odpowiada jednoznacznie. Zobaczymy, kto ostatecznie zostanie zgłoszony, będziemy tą decyzję podejmować. U nas jest dużo demokracji w takich sprawach. Ja rozmawiałem z panią Zuzanną Bluszcz. To była ciekawa rozmowa. Współpraca kandydatki z Adamem Bodnarem nie jest dobrym sygnałem.
pewnie w jakimś istotnym zakresie można się spodziewać kontynuacji tej samej linii, tego samego podejścia. Swojego kandydata nie wskazała jeszcze Zjednoczona Prawica. Media donoszą o możliwej kandydaturze posła Prawa i Sprawiedliwości Bartłomieja Wróblewskiego.